Prace przy budowie milenijnej świątyni Polonii Kanadyjskiej w Brampton bardzo szybko posuwają się do przodu, o czym przekonają się Państwo z relacji dokumentującej ukończenie kolejnej fazy prac. Komentarz do materiału zarejestrowanego przez proboszcza parafii świętego Eugeniusza de Mazeno ojca Adama Filasa przygotował autor projektu kościoła Stanisław Szaflarski. Po wielu miesiącach oczekiwania oraz wytrwałej pracy stalowni Paramount Steel w Brampton w ubiegłym tygodniu konstrukcja nośna świątyni wjechała na plac budowy. Ze względu na ograniczone miejsce manewrowe na placu budowy kościoła, przewóz gotowych elementów stalowych nie mógł nastąpić jednorazowo. Etapowe dostawy wykonanych elementów nośnych, takich jak kolumny, dźwigary, kratownice i podciągi ścian oraz sklepienia nawy głównej, wymagały odpowiedniej koordynacji zarówno z ruchem kołowym miasta Brampton, jak i z postępującymi pracami budowlanymi na otaczającym świątynię terenie. Prace monterskie szkieletu nośnego kościoła rozpoczęto od południowego portalu oraz otaczających go ścian. W skład tego zespołu wchodzą również obramowania klatek schodowych, podstawa nośna dla chóru oraz wieży, w której zawisną trzy dzwony. Dzwon Matki Bożej Ludźmierskiej, dzwon Jana Pawła II oraz dzwon świętego Eugeniusza de Mazeno. Dzwony te są obecnie odlewane w Polsce, w Ludwisarni Felczyńskich w Gliwicach i już w październiku zostaną przywiezione z Polski na plac budowy w Brampton. Dla podtrzymania głównych kratownic oraz dźwigarów nawy głównej, na których spoczywają już ramy dachowe, trzeba było najpierw postawić potężne słupy stalowe wokół prezbiterium, gdzie stanie ołtarz oraz 10-metrowy krzyż na wzór Krzyża Oblackiego. W nadchodzącym tygodniu rozpocznie się stawianie szkieletu stalowej ramy oraz zadaszenia nad obydwoma nawami bocznymi wraz z obramowaniem 8 bocznych ołtarzy. Kierownictwo budującej kościół firmy Jomar Development Corporation potwierdziło, że w połowie listopada powinna być zakończona pierwsza warstwa pokrywy dachowej. Wypełnienia ścian bocznych są planowane na koniec listopada, natomiast całkowite zamknięcie bryły kościoła jest przewidziane na połowę grudnia bieżącego roku. Zaś wykończenie portalu oraz ścian zewnętrznych nastąpi na wiosnę 2010 roku. Z radością zawiadamiamy Państwa, że 8 listopada tego roku będzie miała miejsce doniosła i zgodna z naszą polską tradycją budowlaną uroczystość podniesienia wiechy, czyli zatknięcia dekoracyjnego bukietu lub choinki na krokwiach dachowej konstrukcji. Na to zatknięcie wiechy oraz uroczysty bankiet z tą tradycją budowlaną związany wkrótce wszystkich Państwa zaprosimy.